Siemano. Czołem. Witamy na kanale SFD Pro. Dzisiaj zajmiemy się podstawowym oszustwem, jakie możecie zrobić w wyciskaniu leżąc, czyli w tak zwanym leg drive, czyli użyciu nóg w wyciskaniu leżąc. Zapraszamy. Kręcisz to? Ja cię kręcę. Dobra. Zapewne zastanawiacie się, gdzie jest trzeci muszkieter. Trzeci muszkieter utknął w łodzi. Trudno powiedzieć. Możliwe, że w toalecie. Choć nie jest to powiedziane. Ale to nie jest ważne. W każdym razie na pewno żyje i dołączy do nas już niedługo. Jakbyście tęsknili za Mighty Tiborionem. Pierwsze co, to musimy Wam właściwie wyjaśnić, na czym to polega. W gruncie rzeczy, przez cały ruch będziecie mieli spięte nogi, a Wasze pośladki będą tylko dotykały ławki. Ale to już wiecie z poprzednich odcinków, które nagrywaliśmy jeszcze het dawno temu. Natomiast w pracy koncentrycznej, kiedy będziecie wyciskać do góry, będziecie starali się jakby kopnąć kogoś, kto stoi tutaj. Taki ruch będziecie chcieli zrobić. Dokładnie. Jakbyście chcieli kopnąć kogoś, bądź przesunąć tyłek w stronę głowy. I w gruncie rzeczy na tym to polega. Dobra, pokażemy teraz, jak to wygląda dokładnie. Później rozbierzemy cały ten leg drive na części pierwsze. Wytłumaczymy, jak się go nauczyć, kiedy, jak dokładnie go użyć. I dzięki temu gwarantuję Wam, że Was wynik na 100% pójdzie w górę. Tak. No, to wszystko już omówiliśmy. Zęba też najszersze ściśnięte. Rafał leży na łopatce właściwie. Ściąga sztangę. I zobaczcie. Tu już sobie podśladki sobie dotykają, nogi twardo wbite i następnie cała esencja. Dochodzimy do klatki piersiowej i Rafał przesuwa właściwie się w stronę głowy. I pa! Dokładnie tak. Ciężar jest za mały, bo aż go przesunęło, więc albo sypniemy trochę magnezji na ławkę, albo po prostu dołożymy kilogramów, za czym Rafał będzie optował. Tak, no, wiadomo. To tu jest bardzo ważne. Oczywiście bardzo ważne jest napięcie brzucha. Jeśli napniecie brzucha, to wyobraźcie sobie, że jesteście harmoniką. Z tej strony się ściskacie, z tej strony się ściskacie. Jeśli macie jakiś element, który nie jest napięty, to się wybrzuszy. I nie będzie tego transferu mocy z nogi. I kolejne dwie bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim leg drive to nie jest taki impuls pchnięcia nogą, tylko to jest ciągłe pchanie przez cały ruch. W momencie, kiedy zaczynacie pchać tą nogą, nie możecie tego puścić napięcia na nodze, bo w tym momencie nie dość, że ten... Nie dość, że to nie będzie aż tak efektywne, jak po drugie zluzujecie całą sylwetkę, stracicie napięcie, rozluźnicie się, bardzo możliwe, że Wam opłatki się rozjadą. No i to zdecydowanie nie doda Wam takiego wyniku, być może nawet przeszkodzi w wykonywaniu całego boju. Także jeszcze raz, zaczynacie, kiedy macie sztangę na klacie, pchacie mocno nogą w ziemię i w tamtą stronę, czyli od głowy i przez cały ruch pchacie tą nogą, dopiero jak skończycie wyciskać, to wtedy luzujecie napięcie na nodze. A druga bardzo ważna sprawa jest taka, że wektor siły musi być koniecznie skierowany stricte w tamtą stronę, czyli pcham nogami, tak bym chciał wylecieć głową poza ławkę. Powinno to wyglądać w taki sposób. Tak, o! Bo w momencie, jeżeli nie skierujecie tego wektoru za siebie, tylko uniesiecie biodro, ta siła zdecydowanie się rozproszy po całym ciele, nie będzie tak efektywne i ponownie nie doda to w wyniku tyle, ile mogłoby dodać. Jak się w ogóle tego do nauki tegoż leg drive'u zabrać? Rafał pokaże. A więc układamy się na ławie, ale nic nie będziemy robić ze sztangą. Tak naprawdę zapieramy się o stojaki i ćwiczymy tą fazę koncentryczną tego ruchu, czyli uwaga, uwaga, start. Tutaj poczekaj, jeszcze bardzo ważne, żebyście w tym momencie dupą już tylko dotykali ławki. Możecie dosłownie to potraktować, że jest takie muśnięcie dupą ławki, a nie posadzać się na nie cały ciężaru, bo to zdecydowanie nie wyjdzie w tym momencie. Czyli tak jakbyście już mieli sztangę na nogach, czyli nogi są spięte i uwaga, zaczynamy ruch koncentryczny i pach! Pchamy, pchamy, impuls, stop! I znowu, nogi napięte i pach! Pchamy, 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 stop! Widzicie, to nie jest impuls, tylko zmuszam Rafała do pracy wręcz izometrycznej przez cały ruch. Najpierw koncentryka, a potem on trzyma to napięcie, aż do momentu, kiedy wyciśnie. Jeszcze raz. I pach! Pcha, pcha, pcha i dobra. I jeszcze raz. Wdech, spięty brzuch, zobaczcie, wszystko jest sztywne, łopatki ustawione, nogi wbite i pach. Chyba najprostsza droga do nauki leg drive'u, bo jeśli zaczniecie od razu ze sztangą, wyciskanie ma dużo elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, no to po prostu się pogubicie. To będzie albo nie w tempo, albo będzie impulsem, albo w ogóle
coś się stanie, nie? Lepiej zacząć od takiego stricte ustawionego na jeden element ćwiczenia. I samo to, że macie pchać biodro już w stronę głowy, a nie do góry, wielu osobom będzie na pewno sprawiać trudności, zresztą zobaczycie to po sobie, że na początku będziecie to próbowali pchać tą nogą w odpowiednie miejsce i wam to biodro po prostu będzie uciekało wysoko, ale po paru próbach zobaczycie, że można to spokojnie wyczuć, a my też za chwilkę pokażemy, co zrobić, jeżeli to biodro nieustannie wam będzie sprawiało kłopoty i będzie się podnosiło podczas wyciskania. Jak to powinno wyglądać, jeżeli popatrzymy sobie na ten setup od stopy? Pchacie palcami w stronę od głowy i staracie się ustawić ciało, żeby na początku postawić stopę na kościach śródstopia, tu od pierwszej do piątej kości śródstopia. Wkręcacie delikatnie stopę i w zależności później na jakiej federacji startujecie, czy to na siłowni, czy może chcecie gdzieś startować, macie dwie opcje wyboru. Jeżeli startujecie w IPF-ie, to musicie postawić całą stopę na ziemi, jednak cały czas przygwożdżacie przód stopy bardzo mocno, a dół tylko ma dotykać tej ziemi i w ten sposób będziecie już skłonni dużo bardziej do pchania samym czubkiem stopy i dzięki temu będziecie bardziej aktywować tutaj czwórkę i dupa wam aż tak nie będzie podskakiwać podczas tego wyciskania. Natomiast jeżeli wyciskacie, startujecie w innych federacjach niż w IPF-ie, czy też robicie tylko dla siebie na siłowni wyciskacie, to możecie ustawić tą stopę, wkręcić ładnie, żeby tutaj zarysować łuk stopy, wkręcić ją i następnie stać już na samych opuszkach tutaj i kościach śródstopia w taki sposób, że ta stopa będzie przypominała taki łuk, który będzie bardzo fajnie przenosił naprężenia i dzięki temu wykorzystacie jeszcze lepiej tą stopę i dosłownie będziecie mogli z niej wybić jak ze sprężyny i będziecie dużo dynamiczniej w stanie wykonać ten leg drive. Oczywiście nikt wam nie pozwoli, żebyście skartowali w skarpetkach, nawet jak macie takie ładne skoki Monsterem. Niestety. Ale w bucie da się to zrealizować i w bucie też możecie myśleć o jednej rzeczy, że chcecie przebić palcami stóp buta. I tak. Wtedy faktycznie znowu odpalicie tą przednią taśmę, będziecie się odpijać właśnie z palców. Jednak zdecydowanie łatwiej jest, moim zdaniem przynajmniej, zacząć naukę od samych skarpet, ewentualnie na bosaka, ewentualnie nawet jeżeli idziecie na zawody, to możecie sobie wyciskać w butach pięciopalczastych. Już wtedy naprawdę zajebiście będziecie czuli tą ziemię. Praca stopy jest bardzo ważna, zresztą my tutaj na profilu też bardzo często u nas na posztandze o tym mówimy. Nawijamy o tej stopie, dużo materiałów teraz będziemy wrzucać na ten temat. Także zapraszamy, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem i tam z pewnością dowiecie się czegoś więcej jeszcze. I zwróćcie uwagę na stopę, na nogę, na ustawienie kolana. Przede wszystkim na stopę zwróćcie uwagę. Kręcona. Palce rozsapierzone i przednia część stopy jest mocno wbita w ziemię. Ona nadaje rytm temu wyciskaniu. I pak w nogi. Ale Rafał wsunął. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, teraz cały się przesuwam oczywiście, no bo tu jest na sztandze całe 100 kg, także to jeszcze nie jest taki ciężar, który byłby w stanie przygwoździć mnie na tyle mocno, żebym miał tą stabilną pozycję i żebym się nie przesuwał cały. Także w tym momencie no oczywiście mamy dwie opcje do wyboru. Albo dajemy jakieś gumy na ławkę, żeby to zwiększyć troszkę opór. Ewentualnie smarujemy plecy magnezją, tak żeby to móc wykonać poprawnie ćwiczenie, pchnąć tą nogą, ale też za każdym razem nie zmieniać tej pozycji na ławie, bo to będzie nam bardzo mocno ingerowało w technikę. I w tym momencie no już podczas rozgrzewki uczymy się na dobrą sprawę złego wzorca ruchowego. Mimo jednej strony sobie pomagamy pchając nogą, ale z drugiej strony uczymy się kompletnie innej techniki wyciskania niż taka zawodnicza, którą powinniśmy robić na maksach, więc jakoś ten temat trzeba obejść, tak jak powiedziałem, dwie opcje do wyboru tutaj mamy. Rafał, a co zrobić jak robię leg drive i odrywam dupę? Dobra, słuchajcie, jeżeli wam cały czas ta dupa się unosi podczas wyciskania, jak pchacie nogami, to macie na dobrą sprawę kilka pozycji samych nóg do przetestowania. Ponieważ nie ma jednej prawidłowej pozycji, jak powinniście mostek stawiać, czy jak powinniście dokładnie wyciskać. Jeżeli w martwym ciągu czy przysiadzie jest taki trochę mocniejszy ten kanon, którego się większość ludzi powinien trzymać, no to przy wyciskaniu to już na tyle dużo małych jednostek motorycznych bierze udział, że jednemu się będzie wyciskał w taki sposób lepiej, innemu w troszkę inny sposób. Do tego to jeszcze bardzo dużo bierze, trzeba wziąć rzeczy pod uwagę, rzeczy typu długość poszczególnych kończyn itd. Dokładnie. Ja się trochę inaczej układam niż Rafał na ławie, ale mam króciutkie nóżki. Dokładnie. Więc macie tutaj, tak jak powiedziałem, kilka opcji do wyboru. Po pierwsze, możecie spróbować sobie bardzo szeroko, w dużej rotacji zewnętrznej ustawić te nogi, dzięki czemu napniecie już mocno mięśnie pośladkowe. Jakoś ten mięsień będzie na początku spięty, dużo ciężej go będzie później już odpalić podczas ruchu,
A no jak wiecie, mięśnie pośladkowe, ich funkcją jest wyprost biodra, czyli uniesienie dupy po prostu. Czyli jedna opcja, szeroko dajemy nogi, bardzo mocno na zewnątrz kolana chcemy wywalić i dzięki temu możliwe, że ciężej Wam będzie rzeczywiście oderwać ten tyłek. Opcja, którą możecie przetestować, to jest aktywizowanie przywodzicieli, które będą działały antagonistycznie do mięśni pośladkowych, pośladkowych średnich tutaj przede wszystkim. I dzięki temu, że one będą bardziej aktywne niż nasza dupa, będzie nam też ciężej troszkę się, ciężej oderwać ten tyłek. Zaraz pokażemy, jak to powinno wyglądać. No więc aktywizujemy sobie przywodziciele. Najprostsza aktywacja, jaką możecie robić. Noga wyprostowana i pięty pchacie do góry. Jeszcze, żeby to wszystko ładnie grało, to ja pomógłbym się troszkę położyć na łokciu. O, tak. I teraz. W ten sposób pięknie aktywujemy przywodzenie. Ok, i ostatnia metoda, którą chcemy Wam pokazać, którą możecie zastosować, żeby przeciwdziałać unoszeniu się tyłka podczas leg drive'u, to jest po prostu objąć nogami ławkę, mocno ją ścisnąć, tak jak teraz pokazuje Jurand, i też pomoże to troszkę mocniej wykorzystać nogi, będziecie sztywniejsi. Będzie dzięki temu też Wam łatwiej zachować sztywną sylwetkę na całej ławce, bo jakby macie troszkę więcej punktów podporu dzięki temu. Musicie tylko pamiętać jedno, natomiast znaczy chodzi o to, że same stopy nie mogą dotykać podstawy ławki, ponieważ to na zawodach jest zabronione, dlatego tu jest odstęp, a tu Jurand mocno ściska, widzicie, ławę, także nie mogę go otworzyć w żaden sposób. Jedyny minus, jaka ta metoda, osoby z długimi nogami, czyli na przykład ja, absolutnie tego nie zrobią, bo musiałbym się zawinąć praktycznie pod tą ławkę. Tak, albo byś, jeśli chciałbyś mieć stopy na całej stopie, to bym miał stopy tu. Byłoby to ciężkie. I na końcu jeszcze jedna taka uwaga techniczna, jeżeli ktoś robi bardzo duży mostek i podwija mocno nogi pod dupę, warto sobie przy nauce leg drive'u jednak tą nogę pchnąć trochę dalej, nie zawijać jej tak bardzo mocno, tylko wysunąć troszkę dalej od głowy. Dzięki temu z pewnością dużo, dużo łatwiej Wam będzie wyczuć pracę mięśni czworogłowych i odpowiednio pchnąć całym ciałem tak, żeby wykorzystać cały ten leg drive. Co prawda mostek będzie na początku troszkę mniejszy, ale jak załapiecie sam ten ruch, ideę i poczujecie rzeczywiście, że pchacie całe ciało w odpowiednie miejsce, to gwarantuję Wam, że później będzie dużo łatwiej powtórzyć ten ruch, nawet jeżeli już zawiniecie te nogi do swojej, powiedzmy, pierwotnej pozycji, czyli zawiniecie daleko nogi za dupę, to będzie to już zdecydowanie łatwiejsze. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że okaże się jak najbardziej pomocny. Zachęcamy do komentowania, subskrybowania, lajkowania i przede wszystkim komentowania też. Jeżeli Was interesują jakieś tematy z zakresu sportu siłowy, samego treningu, komentujcie to, my to rozpracujemy na punkty pierwsze i nauczymy Was tego, co tylko Was interesuje. Dokładnie. Brzyd, Jurand, Michał. Dzięki.